Witam wszystkich serdecznie z mojej stodoły. Karolina, przywitaj się. Hej. Tak, dzisiaj będę sobie spawał. Co będę spawał? O, właśnie takie śrubeczki będę spawał. Będę robił taki napis ładny. I będę to wysyłał komuś na prezent. Nie wiem, czy mi się to uda, czy ja to pospałem w ogóle, ale się zobaczy. Tak zimno, Boże. Idzie Królewicz. Boże mój kochany. Kto to widział? Pamiętajcie, do spawania długa bluza, długie spodnie, rękawiczki i maska, bo z tego będziecie opaleni. Karolina, co ty robisz? Ja słucham muzyki. Czemu się za robotę nie weźmiesz? Patrzcie, jaki ładny napis już zrobiłem. Z nakrętek. Pewnie część się domyśla, co to za kanał. Ale zobaczycie efekt końcowy. Ma się ładnie? No, chyba tak. Jakby ktoś miał za... Co ty mówisz? Na studiach nawet się usłowić nie umiem. Jakby ktoś chciał mnie zaprosić do teledysku, no to ja z chęcią wezmę udział, prawda, Michał? Dodaję na krót. No tu jest! Boże mój kochany, jeszcze to ślepe! Jak odwrócisz, to będzie jaki napis? Co nie? Masz tak teraz, co nie? I podnoszę to i jaki masz napis? Na pewno, tak? No to dobra, nie do tego. No, bo ja chcę tu przyspawać, żeby tamta strona była ładna. Co nie? Dobrze myślę? Tak, dobrze. Jak to jest tak, podniosę i masz napis tak. No, czemu mnie pouczasz? No to jednak jest mądry. Zobaczcie, tak to wygląda. Napis już gotowy. Kocisko 75 i co teraz to będę przyspawało do tego, że jak to postawię w tą stronę, to będzie ładny napis równo przy tym. To muszę ładnie wszystko spawać. Może mi się uda, może się nie pokrzywię, a jak nie, to trudno. Jakoś to będzie. O, oczywiście. Co nie, Karolina? Jak najbardziej, zgadzam się. Już przyspawałem do takiego czegoś. Wszystko jest ładnie przyspawane, te literki. I co? I teraz będę sobie szlifował tą papier ścierny na szliferce. I będę sobie to ładnie szlifował do gładka. I co? I później malowanie i napis gotowy. No i zobaczcie, jaki piękny napis zrobiłem. Kocisko 75. No i super mi wyszedł. Teraz jest podkładem zrobiony i później na to pójdzie jeszcze farba. I mogę to wysłać. Zobaczymy, czy się pan Krzysiek ucieszy z takiego prezentu. Mam nadzieję, że tak. Troszkę mi to zajęło, pospawanie tych wszystkich śrubek, ustawienie. Normalnie troszkę roboty było, ale chyba się opłacało. Zobaczcie, tak to wygląda. Przerzucę wam na to. O. Tak to wygląda właśnie. To co? Na dzisiaj to było wszystko. I ogólnie, jeszcze jak to wyślę i to dojdzie i pan Krzysiek sobie otworzy tą paczkę, to jeszcze dodam ten fragment, jak otwiera, do mojego filmu.
i zobaczycie, czy się ucieszył, czy nie. Ale moi drodzy, dostaliśmy paczkę od Michała z kanału Życie na Wsi. Prawdopodobnie z Roztocza też. Druga paczka, którą dostaliśmy od widzów. Jedną paczkę dostaliśmy szybę do Władimirca, a teraz to druga paczka. Co jest istotne? Ostrożnie. Może ja kask nałożę? Z tego co wiem, to jest chyba własnoręcznie robiona. I z tego też będzie film na kanale Michała. Tak mi informował. Tak? Tak jest. No to otwieramy. Wypełniacz. W środku kod. Jest wypełniacz. Co my tu mamy? Zaraz zobaczymy. Krzyżówki. To jest aronia. To jest chyba sok. Sok. Sok z aronii. Coś jeszcze. Co my tu mamy? Co to jest? No, zobaczymy. Chwileczki, chwileczki. Co to jest? Tutaj mamy wyspawany z nakrętek, moje logo. Kanału, tak. I tutaj tak się zastanawiam. O, tak to wygląda. Także można sobie gdzieś przykręcić tutaj. Można postawić. Tutaj bardziej się prezentuje w moim bałaganie. Fajnie, to jest moje standardowe podziękowania od całej redakcji ode mnie. No jak widzieliście, pan Krzysiek otworzył paczkę, prędzej się spodobał, więc jestem zadowolony. No i co, z mojej strony to by było wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.